Jesteśmy w trakcie trzeciego kongresu pośrednictwa finansowego, który został zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Kongres ten jest organizowany jako element budowy kapitału społecznego w branży pośrednictwa, czyli takiego celu, który jest celem z jednej strony biznesowym, a z drugiej strony celem o charakterze społecznym. Chcielibyśmy, żeby kongres stwarzał czy określał obszary zainteresowania branży i odpowiadał na zapotrzebowanie rynku i jego uczestników. Dlatego też na kongresie sporo mówimy na temat uwarunkowań gospodarczych, prawnych, a także etycznych związanych z prowadzeniem biznesu. I mamy nadzieję, że przekaz tego kongresu w tych obszarach pozwoli właśnie na zbudowanie czy wzmocnienie powiązań pomiędzy uczestnikami tego sektora a wewnątrz, ale także z dostawcami, czyli bankami i firmami pozabankowymi, jak i klientami, kredytobiorcami. Mam nadzieję, że ten przekaz będzie jednoznaczny, jednoznacznie optymistyczny, że sektor rozwija się z jednej strony, z drugiej strony stosuje wszelkie rozwiązania i zasady, które pozwalają na utrzymanie z jednej strony tempa wzrostu, a z drugiej strony zaspokojenie potrzeb naszych klientów.